przyjąłem delegację protestujących, gdzie rolnicy ponownie przedstawili swoje postulaty, ponownie zapytywali o przyczyny podjętej przez nas decyzji o zakazie demonstracji, protestu, który chcieli zorganizować i o zamiarze którego zorganizowania poinformowali w ubiegłym tygodniu złożonymi do prezydenta miasta pismami. I ponownie odniosłem się do tych pism, nie do uwag o tym, że protest mógłby wyglądać inaczej niż wynikało to z informacji przekazanej prezydentowi miasta. Szanowni Państwo, jako prezydent miasta mam obowiązek stać na straży nie tylko codziennego komfortu życia mieszkańców Białej Podlaskiej, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwa. I już uzasadniając wydanie takich decyzji, prosiłem protestujących, czy mających wówczas zamiar protestować, o uszanowanie tego, że dobrzy gospodarze, rolnicy, reprezentując swoje słuszne postulaty, muszą wykazać zrozumienie także dla faktu, że miasto także ma gospodarza, prezydenta miasta, który ma swoje gospodarskie obowiązki. Przypomnę, jakie były zamiary protestujących, o których poinformowali w pismach złożonych do prezydenta miasta. Chcieli na 7 dni zablokować najważniejszą arterię komunikacyjną od 20 do 26 marca, wskazując, że blokada będzie miała charakter 60-minutowy i co 60 minut będzie 15 minut przerwy na ruch pojazdów. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by zrozumieć, jak poważne ograniczenie dla właściwego funkcjonowania nie tylko miasta z 50-kilkutysięczną populacją, ale także kolejnych nawet dziesiątek tysięcy mieszkańców subregionu, którzy codziennie obwodnice przekraczają, jakie zagrożenie by to dla nich wszystkich i dla bezpieczeństwa stanowiło. W swoim uzasadnieniu przecież podkreślałem i przypominałem, że w naszym mieście funkcjonują strategiczne i kluczowe dla bezpieczeństwa życia tych dziesiątek, a nawet większej ilości ludzi, służby, takie jak Wielki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, swoim zasięgiem obejmujący 100-kilkudziesięciotysięczną populację, położony tuż przy obwodnicy. To tak kluczowe dla bezpieczeństwa służby jak Straż Pożarna, Policja, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, wreszcie Wielki Garnizon Wojskowy na wschodniej flance NATO, co zyskuje dodatkowego znaczenia wobec znanej nam sytuacji za naszą wschodnią granicą. Przypomniałem przedstawicielom protestujących rolników, którzy powiedzieli, że ale przecież oni wcale nie chcieli w taki sposób intensywny protestować, że nie mogłem się odnosić do ich przemyśleń, których nie znam, tylko moim obowiązkiem było odnieść się do pisma, które do prezydenta miasta skierowali. Przypomniałem nawet, że w piątek poprzewracałem całkowicie porządek dnia, co bywa bardzo trudne, biorąc pod uwagę z wieloma partnerami, na co dzień współpracujemy, wyznaczając dwie alternatywne godziny spotkań w ciągu dnia, bo chciałem wysłuchać protestujących, chciałem zaapelować przed wydaniem decyzji o to, by zmodyfikowali swój wniosek, by na przykład ograniczyli się do protestu jednodniowego, do nieblokowania wszystkich trzech strategicznych skrzyżowań na obwodnicy miasta. Nie dano mi tej szansy, wobec czego musiałem jako prezydent miasta postąpić odpowiedzialnie, dokładnie tak, jak moje gospodarskie i prawne obowiązki nakazują. Dzisiaj w rozmowie z panami rolnikami podkreśliłem, że finalnie ich słuszne prawo do protestu. Przypomniałem też, że w swoim pierwszym wystąpieniu podkreśliłem słuszność ich postulatów, że nie negujemy prawa do protestu i nie negujemy słuszności wielu postulatów, które podnoszą, ale że ich słuszne prawo do protestu nie powinno być realizowane w sposób okazujący brak zrozumienia dla słusznych praw i potrzeb
całkiem dużego przecież subregionalnego miasta i jego mieszkańców. I finalnie podkreśliłem, że stała się rzecz chyba dla obu stron przecież satysfakcjonująca, bo rolnicy dzisiaj realizują swoje słuszne prawo do protestu, ich postulaty są zauważone, są wyeksponowane i zaakcentowane, ale jednocześnie nie odbywa się to kosztem paraliżu miasta i jego mieszkańców. To nawet z punktu widzenia postulatów państwa rolników jest o tyle życzliwe, że taka forma protestu w ciągu jednego dnia i bez tych blokad kluczowej, strategicznej arterii nie spowoduje protestów, gniewu, niezadowolenia mieszkańców, a ufam, że z pewnością nie zrodzi ryzyka jakiejś tragedii, do której przecież mogłoby dojść. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przewidywanie takich najtrudniejszych zdarzeń w momencie, gdyby na przykład w związku z taką blokadą odpowiednie służby nie mogły dotrzeć do potrzebujących na czas. Czy nie sądzi pan, że to mogło trochę odwrotny skutek wywołać? Bo dzisiaj te traktory jeżdżą i po obwodnicy, i po mieście, no powiedzmy w sposób legalny, ale nieuregulowany. I czy to nie bardziej utrudni życia i funkcjonowania miasta? Myślę, że pan sam jest w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli usłuchał mnie pan przed chwilą uważnie, to doskonale wie pan, że zaplanowany protest wobec kształtu, jaki został przedstawiony prezydentowi miasta w pismach o zamiarze jego zorganizowania, stanowiłby paraliż miasta. Jeszcze raz przypomnę i proszę, żeby tym razem pan zechciał to życzliwie wysłuchać. Poinformowani zostaliśmy o zamiarze zablokowania najważniejszej arterii w mieście na 7 dni, od 20 do 26 marca, obejmującym blokadę trzech kluczowych skrzyżowań na tej obwodnicy, gdzie w ciągu doby porusza się kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Łatwo zdiagnozować, że liczbę osób poruszających się tymi samochodami można nawet pomnożyć, bo przecież czasem autem podróżuje kilku pasażerów. Dzisiejsza forma protestu nie stanowi takiego ryzyka paraliżu i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Białej Podlaski. Mogą mieć satysfakcję poniekąd z rozgłosu. A czy oni żądali od pana prezydenta przeproszenia ich? Bo tak do nas mówili. Tak, usłyszałem taki postulat. Natomiast, szanowni państwo, nie obraziłem rolników. W swojej wypowiedzi podkreślałem po pierwsze słuszność protestu, po drugie prosiłem, apelowałem, wnioskowałem o zrozumienie potrzeb mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj w rozmowie z panami rolnikami przyznałem, że przecież dla prezydenta miasta i jestem przekonany, że dla nikogo na moim miejscu nie jest to przecież sytuacja komfortowa. Pewnie, że wszyscy chcielibyśmy móc na co dzień zajmować się swoją solidną, ustawiczną pracą u podstaw, a nie tego rodzaju kryzysami. Natomiast jeszcze raz proszę, to także moja prośba do państwa rolników, którą za państwa pośrednictwem jeszcze raz mogę wyrazić. Przed chwilą zrobiłem to podczas spotkania. Szanujmy się nawzajem jako gospodarze. Bardzo szanuję ciężką pracę rolników, to, że na co dzień są dobrymi, odpowiedzialnymi gospodarzami, ale jednocześnie poprosiłem panów i przecież nikt tego nie kwestionował, żeby uszanowali, że ja jako prezydent miasta mam swoje gospodarskie obowiązki. W dodatku nie wobec jednego gospodarstwa. To jest bardzo złożona i skomplikowana struktura kilkudziesięciotysięcznego miasta z jego niezliczoną ilością codziennych obszarów funkcjonowania i indywidualnego mieszkańców i zbiorowego. Jak gospodarz z gospodarzami, tylko na różnych polach. Tak, dokładnie. Ale jeżeli jest protest ogólnopolski, rozmawiać jak gospodarze z gospodarzami. Czemu miasto Biała Podlaska nie dostosowało się do protestu ogólnopolskiego? Inne duże miasta wydały zgodę. Można było dogadać się z rolnikami. To nie musiała być blokada na 6 dni. Mogłaby być jednodniowa blokada, 6-godzinna. Jeszcze raz proszę. Słuchajcie państwo, proszę tego, o czym cały czas mówię. Nikt nie uprzedził prezydenta miasta, mimo że chciałem rozmawiać z rolnikami jeszcze przed wydaniem decyzji. Przed chwilą to powiedziałem. Wyznaczyłem w piątek dwie alternatywne godziny
spotkań. Właśnie po to, żeby dostosować się, przecież może być tak, że w danym momencie ktoś akurat nie będzie mógł przybyć. Żeby porozmawiać, poprosić, przekonać do innej formy protestu. Do czego mogłem się odnieść, proszę Pani? Tylko do tego, o czym zostałem jako prezydent miasta poinformowany, że na 7 dni cała obwodnica, więc całe miasto i szeroki subregion zostaną zablokowane, bo na wszystkich 3 kluczowych skrzyżowaniach na obwodnicy miasta ta blokada miała nastąpić. Więc do tego musiałem, mogłem i musiałem się odnieść. To samo dzisiaj przecież panom rolnikom powiedziałem, że jesteśmy gotowi na dialog, że w każdej kolejnej podobnej sytuacji zapraszam, że mają partnera, wszyscy jesteśmy gospodarzami. Już nie będziemy się przerzucać. Niektórzy z nas też są dziećmi chłopskimi. Przyszłości dialog jest możliwy oczywiście. Finalnie pewnie większość z nas, gdy sięgniemy do wcześniejszych pokoleń, pochodzi. Dialog w przyszłości jest możliwy. Oczywiście. Zawsze. Był także dzisiaj. Był także dzisiaj. Bardzo dziękuję panom rolnikom za to spotkanie. Szanowni Państwo, jeszcze 2 zdania uzupełnienia. Jeśli w proteście chodzi o to, żeby postulaty rolników, tak jak pan prezydent dwukrotnie co najmniej wspomniał, słuszne, z którymi nie dyskutujemy, zostały zauważone, to my w całej 5-letniej kadencji nie przypominamy sobie tak dużej ilości przedstawicieli mediów i świata dziennikarskiego. To też świadczy o tym, że ten protest jest zauważony, że odnosi skutek, a mieszkańcy miasta z ich potrzebami codziennego funkcjonowania nie mogą być adresatem i głównym podmiotem, który podnosi konsekwencje utrudnienia z tego tytułu. Dziękuję. Jeszcze chciałam zapytać, pan prezydent wyszedł z inicjatywą właśnie spotkania z rolnikami, tak jak pan powiedział, ale rolnicy twierdzą, że nie zostali poinformowani o tym. Czy... Dokładnie, bardzo odpowiem pani na to pytanie. Mhm. Do mojego sekretariatu dzwonił jeden z panów organizatorów protestu z prośbą o spotkanie i wyznaczyliśmy, to był piątek, 2 alternatywne godziny spotkań. Właśnie do wyboru, bo... I za każdym razem okazywało się, że pan nie będzie mógł przybyć na to spotkanie. Czyli reakcja była, odpowiedź była ze strony rolników, że po prostu nie mają możliwości przybyć. Tak, możliwość, bo myślałem, że powie pani, że nie chcieli się spotkać, a ja tego nie powiedziałem, po prostu nie spotkali się, mimo tego, że w piątek wyznaczyłem 2 alternatywne w dużym odstępstwie czasu, godziny, właśnie po to, żeby stworzyć większy komfort dopasowania godziny spotkania.